Hejo, hejo, moje robaczki. Zapraszam Was dzisiaj, zobaczcie, co będziemy robić. Miałyśmy to zrobić wczoraj, ale tak jakoś wszystko w czasie się tutaj zebrało, że nie dałyśmy rady. Tutaj są moje pędzle, które były najczęściej używane. No i co? I będziemy je myć. Będziemy je myć, nie wiem, czy widać. Widzicie tutaj? Będziemy je myć tym środkiem, tym płynem do mycia pędzli. To jest Deep Cleaning Gel i to jest żel, zobaczcie tutaj, zbliżenie. I to jest z Real Techniques, ten, który kupowałam wtedy w promocji 3 za 2, czy jakoś tak. Także ja jego użyję. Do tego również użyję te moje jajeczko, o którym Wam mówiłam. To jest bardzo fajny gadżet. Ja zakupiłam go na jakiejś chyba takiej koreańskiej czy japońskiej stronie, albo na eBayu, nie pamiętam teraz. Także takim jajeczkiem. No i dobrze, bierzemy się do rzeczy. Bieżąca woda. Muszę policzyć przybliżenie. Tutaj córcia moja jest dzisiaj kamerzystką. Dobra, wszystko jest gotowe. O, pędzelek sam się poprosił do mycia, no to będzie pierwszy. No i dobrze, i otwieramy. Nabieram troszeczkę płynu. Wcześniej robiłam to zazwyczaj jakimś mydłem, także... Dobra, jest płyn. Okej. No i zobaczcie. I zobaczcie z bliska, jak brud... Zrób policzy z bliska bardzo. Zobaczcie, jak ten brud fajnie tutaj nam się zmywa. Zobaczcie, wymywa nam się wszystko elegancko z pędzli. Popatrzcie. Widzicie? I aż będziemy myć do tego momentu, w którym po prostu osiągniemy to, że ta woda będzie czysta. I tak będziemy postępować z każdym pojedynczym pędzlem. Synek się pyta, czy może powiedzieć Wam cześć. No dobrze, niech Wam może powie. Cześć. Chciałam Wam powiedzieć cześć. Dobrze, i praktycznie jeden pędzelek już mamy umyty. Zobaczcie, woda już jest czyściutka z tego pędzla. Jest tylko ślad po podkładzie na tej szczoteczce, widzicie? I teraz synek, połóż pędzelek i pokaż dziewczynom tutaj, połóż go nad tym. Oli, pokaż, nie, tak, nie w taki sposób, połóż go. O tak, i wszystkie pędzelki mi tak ułożysz, dobrze? Aha. Mam pomoc. Ja. Nakładam dalej, nakładam płyn. Ja jestem pomocnikiem. Nakładam płyn. A jest taki, powiem Wam, galaretkowaty. Czy pachnie? No tak średnio pachnie. No i dobra. I jedziemy z następnym pędzlem. Zobaczcie. Cały podkład, wszystko z niego spływa. I wiecie, co jest właśnie śmieszne też, że takie dziwne, że zobaczcie, patrząc na pędzel, widzimy tylko jakiś zarys, tak, że było używany po prostu podkład. A tu teraz na gąbeczce, na naszej tym, na naszym jajeczku, na szczoteczce wszystko widać, ile tego produktu tam było. Ja myślę, że ten pędzelek już jest gotowy. Synuś, połóż go. Dobra. Oli pokazuje, ja tam gratę układa. Dobrze, jedziemy następny. Posiadamy sobie. Jest taki malutki, ale bardzo go lubię. No i prawie umyty. Prawie umyty. On jest tylko odcieni, także aż tak strasznie brudny to on nie był. Dobra, czysta woda leci, synek. Trzeci pędzelek. I ja myję następny, zobaczcie. Ten akurat był już od bronzera, od rozświetlacza, od różu. I myjemy. Teraz Janek. Wszystkie czyściuteńkie. No. Przy okazji oczywiście mycia możemy naprawdę zaobserwować, które pędzle są dobre. Jak się one sprawdzają, jeżeli chodzi o wypadanie włosów na przykład, o zniekształcanie, o jakieś, wiecie, czy się zdeformują, czy nie. Tu akurat też używany był do podkładu, także najwięcej tutaj. Ale już prawie, prawie. Zobaczcie, woda robi się coraz to jaśniejsza. Zostaje mi już ostatni pędzelek, on nie będzie chyba aż taki brudny, bo to jest pędzelek do cieni również. Dobra,
czysta woda. Synuś kładzie do schnięcia. Pęzle zostawiamy oczywiście do schnięcia. Parę godzinek i powinny być suche. Ja położyłam je na ręczniczku. No i super, proszę synuś. I teraz Oli pokaż tylko, jak się suszą pędzle. Ja przepróbuję moją gąbeczkę. I tak wyglądają umyte moje pędzle i zostawiam je do wyschnięcia. Dziękuję bardzo za oglądanie, dziękuję za to, że myłyście ze mną pędzle, mam małą łazienkę, ale no widzicie, wszystkie się żeśmy pomieściły. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to paluszki w górę. I ja za chwilę przychodzę do Was z czym innym. Synek, pożegnaj się, to jest mój pomocnik. Ja i mama będą pędzle ze sobą, no ja dzisiaj idę do taty. O, widzicie, będzie pędzle. I mama jest bardzo kochana. No, no to takie miłe słowo w ogóle, także bardzo optymistycznym akcentem kończymy. Żegnam się z Wami i do zobaczonka zaraz. Pa!